Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do pierwszej części gry Gothic pod tytułem Dolina Zombie. Na samym początku idziemy się przespać, no i będziemy wychodzić z zamku. A gdzie będziemy iść? Do obozu zwiadowców. Dostaliśmy zadanie od Gomeza. W końcu, takie... można powiedzieć, no... poza obóz całkowicie, no bo pierwsze w sumie zadanie od Gomeza wyglądało tak, że musieliśmy dostarczyć żywność, drugie coś tam też jeszcze dostarczyć chyba, jeżeli dobrze pamiętam, no i teraz mamy takie zadanie, a drugie było zadanie po prostu, żeby tą żywność później porozdawać tym wszystkim cieniom i strażnikom, także trzecie takie chyba zadanie, jeżeli dobrze liczę, to zadanie takie w teren, w sumie dość nawet daleki teren. Zaczekaj, skoro już tak wychodzisz poza zamek, to nasi zwiadowcy usłyszeli wołanie o pomoc spod głównej bramy do obozu. Rozejrzyj się tam, być może ktoś przeżył. Jest to zadanie obowiązkowe. Powiadomę Gomeza o tym, że oddelegowałem cię do wykonania go. No dobra. Głównej bramy obozu, czyli rozumiem, że główną bramą jest północna brama, tak? Okej. Więc sprawdzimy sobie to też przy okazji. Ja w sumie przy północnej bramie też miałem w sumie taki... domek jeden sprawdzić, to znaczy chatkę, bo tam bagienne ziele powinniśmy właśnie odnaleźć gdzieś. Obok domu kartografa... jak on się nazywał? Grahama. Mieszka sobie tam Bal pewien, no i on w skrzyni, czy gdzieś tam po prostu w środku, w tym domku swoim powinien mieć gdzieś zioło. Bo zioło, można powiedzieć, że pomaga... chorobie. Tak to można w sumie pokrótce nazwać. Także dobra. No mamy tutaj pojedyncze zombiaki. Zapiszmy sobie. Wiecie co? Moglibyśmy zmienić sobie na mod wojenny teraz. Wiem, że no tym... tą bronią drzewcową powinienem sobie właśnie no teraz bić troszkę, to znaczy powinienem. Wiecie, to jest tak, że broń drzewcowa no to jest zwykła po prostu dwuręka, więc raczej ogarnę to, jak będzie ona nam... będziemy oczywiście z niej korzystali, jak będziemy mieli lepszą. Więc jak na razie sobie jedną rękę założę, żeby po prostu w razie czego jakiegoś zombiaka właśnie ubić, ale chciałbym właśnie zrobić tak, jak tamten jeden spadł, czyli po prostu no wszystkie tutaj... O, dokładnie o to chodzi. Chociaż kurde, ciel mnie tutaj zauważył. Dobra, poczekajcie, to była chata kartografa i to chyba powinno być to. Zombie nowicjusz, a tak, to powinno być to, na pewno. Bo tu jest w sumie, no... ten zombiak. Już w te... kurde, nie wiedziałem, że tutaj... to znaczy miałem nadzieję po prostu, że nie trafi jednak do tej chatki. Już w te zombiaki... o nie, uderzył mnie. Już te zombiaki zwykłe takie. No, ten nowicjusz już to jako chyba zwykły jest liczony. Po prostu te hity dość już lepiej wyglądają. Wcienia tutaj widzimy oczywiście, wiem, że jest głośno. Troszkę więcej trzeba hitów wyprowadzić. Ale radzimy sobie, nie? Widzicie? Elegancko. Żaden chyba... ej, ja go nie zabiłem? Dostałem expa chyba. Ale tutaj zepsułem to. Po prostu... nie wiem, chyba się na bok po prostu przez chwilę spojrzałem i tak zamoliłem, nie wiem, no miał... nie wiem, ta szafa, przez tą szafę myślałem, nie wiem co tu się stało w ogóle, to było śmieszne, dziwne, ale... może go ewidentnie faktycznie nie dobiłem. I okej, czyli wychodzi na to, że on miał przy sobie jakby paczkę z bagiennym zielem. W sumie fajnie, bo jakby nam gra każe, powiedzmy, zabić... tego zombiaka, a on był taki no słaby, nie? Jak już mówiłem, jako kopacz pewnie, jako taki najsłabszy zombiak. Dobra, no i jeżeli chodzi jeszcze o tą główną bramę niby, północną bramę, no bo to raczej jest jako główna brama, nie? Coś tu zobaczymy, takiego nowego. Nie wiem, nikogo tutaj nie widzę. Bo to było główna brama... tak, no nie zamkowej, tylko do obozu. Słychać jakieś wołanie o pomoc. No to raczej żadnego wołania... nie słyszę. A w sumie... raczej może być to też południowa. Torus myślę, że bardziej by usłyszał... jakiekolwiek wołanie o pomoc z południowej bramy, no bo tam oczywiście jest o wiele bliżej do nich, co nie? Niż... do tej bramy, tak sobie po prostu myślę. Więc może to będzie faktycznie ta południowa brama, no sprawdzimy sobie, bo to może być ciekawe, może po prostu uda nam się kogoś uratować, kogoś ważnego, nie wiem. Ale śmiesznie wyszło z tym zombiakiem cieniem, że właśnie jakoś tak nie dobiłem go ostatnim ciosem, no zamoliłem jakoś tak. W sumie to też od razu dopiero na kompa usiadłem, tak szybko wszystko, szybko i... Być może przez to jeszcze się tak w pełni nie skupiłem na gierce, ale... Najważniejsze, że się udało, najważniejsze, że mamy to zielsko, w sumie dość praktycznie bezproblemowo. I co, i że niby może tu? Tutaj też nic nie ma. Wiecie co, no też tak staram się niby wysłuchiwać, nie wiem czy to faktycznie będzie ktoś krzyczał, wątpię, ale... Nie ma nic, ani z tej, ani z tamtej. Musiałoby to być troszkę dalej widocznie od tej bramy. Nie wiem, dziwne, ale wiecie co? Jak już tak wyszliśmy, idziemy do obozu zwiadowców, prosto. Bo tam oczywiście mamy zamiar się udać, no i oczywiście się tam udamy. Także jak już będziemy wracać do zamku, na zamek, to te bagnienne zielsko tam oddamy Damarokowi. I tak sobie pomyślałem, kurde, muszę sprawdzić, poczekajcie, jeszcze muszę sprawdzić. Jeżeli chodzi właśnie o te, już wam dokończę, o te właśnie bagienne źle, no to było nam potrzebne to do zadania od Damaroka dla maga, który siedzi w lochu, no i tam się opiekuje chorymi. I po prostu mówił, że no, tam troszkę pomaga to chorym, te bagienne ziele. No i po prostu mu się tam skończyło. Druga sprawa to jest taka, no dla Torusa szukamy tego lekarstwa i od Damaroka w sumie to też jest jakby takie polecenie, żeby którejś z jaskiń odnaleźć te lekarstwo, tak to jakoś chyba spamiętałem. Po prostu któraś jaskinia niedaleko starego obozu, w którejś z jaskiń powinniśmy znaleźć butelkę, w której będzie ten lek, coś takiego. I tak już jak jesteśmy po prostu tutaj obok tej jaskini pierwszej, chociaż kiedyś tu chyba biegałem, to mógłbym sprawdzić, co nie? Ale nic tutaj raczej nam się nie rzuca w oczy, żeby tu była jakakolwiek butelka. Ale będziemy mieli chociaż tak to odhaczone, co nie? Wątpię raczej, żeby to jakikolwiek zombiak miał przy sobie, więc... To myślę, że odpada. Po prostu sobie wszystkie jaskinie, które są tutaj jak najbliżej właśnie starego obozu, przeszukamy. W sumie tak, można powiedzieć, to... Jeszcze będziemy tutaj zaraz mieli kolejną, więc dobrze się składa. I to będzie druga. Trzecia w sumie jaskinia jest też jakby od strony północnej bramy. Kurde, można by było w sumie tak dla zasady pójść od razu sobie tam, jak już będziemy. Poczekajcie, bo ją... Gdzie ona jest? A, tutaj. A, dobra, tu były te drzwi. Nie otworzymy tego, nie? No właśnie. Lewo, prawo nam wytrych pęka. Ja właśnie się zastanawiałem, bo mi tam napisaliście na początku, się zastanawiałem po prostu, że będzie trzeba mieć drugi poziom otwierania zamków, bo czasami właśnie takie drzwi mamy pozamykane, nie możemy ich otworzyć, czasami jakieś skrzynie czy coś, a tu się okazało, że prawdopodobnie jest tak, że po prostu fabularnie, jakoś questowo i w ogóle... Miałem tam iść do tej jaskini. Dobra, mniejsza. Później to zrobimy najwyżej na powrocie. Jakoś tak questowo, fabularnie, czy jak to się tam nazywa, po prostu będziemy mieli za jakiś czas dostęp do tego miejsca, w którym na przykład jest jakieś pomieszczenie za drzwiami i tak dalej, czy jakaś skrzynia do otwarcia, nie? Poczekajcie, biegnąc do... Jak się szło do tego obozu zwiadowców, w sumie dostałem mapę, ale raczej pamiętam. Tutaj też jest w ogóle jakiś obóz, tutaj wtedy nas nie wpuszczali, nie wiem. A no i też dostaliśmy nową zbrojkę. Strażnika. Co prawda ochrona przed ostrzami chyba tylko 5 jest większa, ale no zawsze coś. I oni mieli tutaj gdzieś niedaleko ten swój obóz. Trzeba uważać tutaj na sprinterów i tych toksycznych zombie, żeby nas nie zarażali. Sprinterzy no to wiadomo. Chociaż tutaj właśnie przy tym obozie to była ta grupka zombie, która no się w sumie na mnie skupiła, no i ona ta cała chyba grupa właśnie no poszła za nami, pobiegła za nami, no i oni tutaj z obozu je wszystkie zombiaki załatwili. Tak na to w sumie wychodzi. Dobra, no i do kogo ja tu miałem się udać? Do Fabiana, przywódcy obozu. Pogart. Przywódca obozu Fabian. Robin, Drax. Od Draxa mamy też questy. Krzajz. Hector, Colin. W środku chyba nikogo nie ma. Dobra, ten wygląda na dowódcę. No właśnie, Fabian. Przysyła mnie Gomez. Mam odebrać raport. Raport powiadasz? Powiedzieć ci, co tu się dzieje? Jest beznadziejnie, zapasy się kończą, praktycznie w ogóle już nie mamy żywności, truposze atakują nas nieustannie. Długo już tak nie wytrzymamy, niedawno straciliśmy Ortona, Matiasa i Fletchera. Palisada została już częściowo zniszczona, nie mamy już drewna na jej odbudowę, amunicja też nam się kończy, po prostu jest tragedia. Skoro już przysłał cię tu Gomez, to potraktuje cię jako wsparcie dla nas. Ten obóz już dawno nie spełnia swojej funkcji. Nie, czekaj. Mam tylko odebrać raport. Odbierzesz go, spokojnie. Ale najpierw pomożesz nam w paru sprawach. Wyglądasz na silnego gościa. Dobra. Ale mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Ludzie zawsze wiedziałem, że będę. Więc w czym mogę pomóc? Potrzebujemy jedzenia. Niedaleko obozu zauważyliśmy dużą grupę cerberów. Trzeba na nie zapolować. Idź do Robina, on wyjaśni ci więcej. Okej, trzeba zapolować na cerbery. W sumie fajnie. Z jednej strony, bo chyba wychodzi na to, że z kimś będziemy polować, czyli sobie expa tam zarobimy. Robin był gdzieś tutaj, nie? Ale no, mieliśmy tylko niby raport do odebrać, a tu będą nas wykorzystywać. Dobra, no miejmy nadzieję, że jakieś nagrody po prostu dostaniemy. Przysyła mnie Fabian. Mamy zapolować na cerbery. No w końcu! Już nie mogłem się doczekać tego polowania. Jednak we dwójkę nie damy sobie rady. Cerbery to bardzo szybkie i mocne stwory, a znając życie towarzyszy im stado zombie. Bez pomocy innych się nie obejdzie. Zmobilizuj Oktawiana, Pogarta i Hektora do roboty. Z ich pomocą powinno nam się udać. Dobrze. Oktawian, Pogart i Hector. Polowanie na cerbery. Tak, Oktawian, Hector i Pogart. Dobra. Shikes tu jest. Tych nie wiem, czy będziemy mogli brać, bo... Okej, jednego weźmy. No w sumie no tu pilnują, ale jednego weźmy. Przysyła mnie Robin. Niech zgadnę. Chcecie zaatakować cerbery? Zgadza się. No dobra. Jestem z wami. Dobra, jednego mamy, no miejmy nadzieję, że nie będą żadnych problemów sprawiać, nie? Że o nie, nie chce mi się iść i tak dalej. Jest Pogart. Robin cię potrzebuje. O co chodzi? O cerbery. Trzeba na nie zapolować. W takim razie jestem gotowy. Nienawidzę tych skurwieli. Z miłą chęcią je poćwiartuję. Dobra, mamy dwóch. Jeszcze Oktawian. Tutaj jest strażnik, tak? Tak, tu jest strażnik. Kurde, muzyczki nam. Muzyczka nam zabrali. No raczej tego strażnika nie będziemy mogli wziąć, nie? To jest Ali właśnie. Tego ze zwierzy to znaczy też. Więc pewnie tutaj, no właśnie. Potrzebujemy twojej pomocy. Kto? Ja i Robin. Planujemy polowanie na cerbery. W takim razie jestem gotowy. No elegancko, bezproblemowo. A w ogóle możemy u niego handlować. A dobra, to jest ten, z którym tam już handlowaliśmy. To znaczy już odblokowaliśmy sobie handel. Jak tu byliśmy na początku kiedyś tam. Trochę za wcześnie, ale... Jesteśmy gotowi. O kurde, przez przypadek coś przeklikałem, ale coś tam pewnie powiedział. Dobra, spoko, idziemy, coś takiego. Pewnie. Okej, idziemy w takim razie. Poczekajcie. Zapiszę sobie. Nie wiem, wczytam. Włączy mi się z powrotem muzyka, chociaż resety zazwyczaj działają. No co ty, Robin, robisz? Prosto, w prawo, lewo w końcu? Ja już nie wiem. Ten się jeszcze zablokował. No jestem, no i co? Okej, muszę chyba wycentrować sobie ścieżkę. No kurde, dlaczego? Dobra, Teraz tutaj chyba dobrze idziemy. Może jak po prostu jakaś walka się zacznie, to zaraz nam muzyczka się jakaś włączy i odbuguje się to, bo... Chyba co odcinek... No nie wiem, może nie co odcinek, ale bardzo często buguje nam się po prostu muzyka. No i się nie włącza i tyle. Tam są te bydlaki. Tam to znaczy gdzie, bo nie widziałem. O kurde! Miejmy nadzieję, że nasze postacie są nieśmiertelne. Chyba są. Ej, dużo tych serwerów. Czekajcie, żebyśmy jednego sobie tak wzięli? One są mocno tak na tym Robinie skupione? Szkoda, że expa nie dostajemy, ale lipa. Czekajcie, może jednego chociaż mi się uda? O, zombie, no jest. Dobra. Chyba nie ma co liczyć na to, chociaż może tego? Udało się jednego, nie ma żadnego z nich wpisu. Ale dowiedzieliśmy się, że 10 expa się dostaje, bo w sumie nie byłem pewny. A, no i mięsko musimy wziąć, nie? Oczywiście. Ale zagadasz jeszcze do nas? Poczekajcie, bo nie wiem, czy on chce gadać z nami, czy nie. No dobra, wiecie co? Weźmy te mięsko, zaraz pewnie będzie, no po to jednak tutaj przyszliśmy, zaraz pewnie będzie, że zbierz te mięso, czy coś. A, on tam walczy z kimś. No dobra, to niech sobie walczą, ja w tym czasie... Pobiorę, wezmę te mięso. Dobra. Udało nam się! Dobra, zabierz to mięso i przekaż Fabianowi. Naprawdę świetna robota. W końcu będziemy mieli jakieś jedzenie. Wracajmy. Dobra, nie wiem kiedy ten dubbing był nagrywany. Na początku, kurde... Oczywiście tutaj nie mówię, że akurat Robina jest jakiś słaby czy coś, ale... Tak jeżeli chodzi o dubbing, no to na początku... Chyba za bardzo przechwaliłem jednak ten dubbing. No, wydawał się jakiś bardzo dobry, nie jest jakoś tam do końca. Niektóre postacie trochę słabo tam zagrały. Ale wiadomo, fajnie, że jest po prostu. No brakuje też tego, że nie do końca jest cały dubbing, bo tam później jak jakaś aktualizacja była, czy cokolwiek, to jakieś nowe postacie chyba przyszły, nowe dialogi, no i nie są nagrane, także to jest taki w sumie minus, ale no nic, trudno. I co jeszcze będziemy musieli robić? Nie wiem, zobaczymy. Polowanie udane. Oto mięso. Doskonale, powinno na jakiś czas wystarczyć. Jest coś jeszcze do zrobienia? Tak, Hector ostatnio narzeka, że jest zmęczony przez ciągłe stanie na warcie, zresztą widać to po nim. Staniesz dziś w nocy za niego na warcie, przyda mu się wypoczynek. Czemu akurat ja mam go zmienić? Dlatego, że każdy tutaj ma swoje określone zadanie, a ty jesteś tutaj wsparciem. Tylko jedna noc. Dostaniesz swój raport po wykonaniu zadania. Ech, o której zaczynam? Pogadaj z Hectorem, on powie ci więcej. Ja pierdzielę po prostu... Jestem tu jako wsparcie i każdy ma jakieś przydzielone zadanie. No zajebiście. Aha, ci jeszcze za mną biegają. Ale to... Przepuść mnie. Aha. Okej, ten się... Tego jeszcze może tak jakby odpalmy mu tylko okno dialogowe. Dobra, i się odbugował. I że akurat ja mam zamienić na farcie go, to jest jakieś nieporozumienie, ale dobra. To twój szczęśliwy dzień. Co masz na myśli? Dziś stoję za ciebie w nocy na warcie. Możesz odpocząć. Serio? Tak, tylko mam nadzieję, że jakoś mi się odwdzięczysz. Fabian powiedział, żebym dał ci coś w zamian? Nie, ale mimo wszystko liczę, że będziesz wyrozumiały. W końcu wyświadczam ci ogromną przysługę. Oczywiście, że będę. Możesz liczyć na nagrodę. Przyjdź do mnie o północy. Wtedy zaczniesz wartę. Dobra, o północy. Dobra, jesteśmy z powrotem. Reset gierki zrobiony, muzyka działa jak na razie. Teraz mam łóżko znaleźć. Ja pierdzielę, przecież to jest jedyne chyba tu łóżko. O nie, dobra, sam tutaj jeszcze. Jedyne łóżko, nie? A na czym by inni spali? Dobra, chyba będzie można na tym sobie spać, nie? Dobra, jest do północy. W ogóle... Na szczęście jest to łóżko, bo już się zacząłem obawiać naprawdę, że będę musiał czekać, albo będę musiał pójść do zamku i specjalnie tu wracać o północy. Dobra, Hector. Jesteś już. Jak widać. Dzięki, stary. Naprawdę. Cóż... Nie przeszkadzam ci już. Powodzenia. No i teraz pytanie. A ty co? Będziesz tak tutaj nadal stał? Przecież już możesz sobie iść odpocząć. Mogę przejść? Tak, możesz przejść. No, nie ma sprawy. Czeka nas długa noc. Jak ci na imię, kolego? Bragus. Mówi Bragus. Dobrze będzie najpierw ostrzeliwać te zombie, co się tu pojawią. Jeżeli masz jakiś łuk lub kuszę, to idealnie. Jasne, dam radę. Jak najbardziej. Gotowi? Oczywiście. Skupmy się zatem, Bragusie. No i to mam nadzieję, że będzie wyglądało właśnie w taki sposób, że nie będziemy faktycznie tu musieli całej nocy przesiedzieć. Tylko, że będziemy jednak musieli coś robić. Czas sobie postrzelać. Nie wiem, czy on to coś tam dostał, czy nie, ale... Coś tam te łuki jednak może biją, no ale... kolej. Sami wiecie. Ej, może praktycznie będzie trzeba całą noc tutaj siedzieć. To chyba będzie bardziej test na cierpliwość niż... Pewnie nie warty naprawdę, bo... Jak ja mam tu faktycznie tak stać... No dobra, może co jakiś czas się jakiś zombiak pojawić czy coś, ale jak mam tu faktycznie tak stać... Ciągle praktycznie, no to... Dobra, są zombiaki. Aha, no będzie zabawy jednak. Ale wiecie, no... Mamy z tyłu pomoc, nie? Szczerze mówiąc... Dobra... Chciałbym właśnie, żeby tutaj panowie też zaczęli atakować. Bo ja to sobie za mocno nie poradzę z takimi 3 zombiakami. Nie wiem, czy... Kat. Nie wiem, czy go zabiłem? Kata? Chociaż nie, oni mi go raczej dobili. Dobra. Stary topór bojowy. Mogę otworzyć EQ? U Kata nic nie miał przy sobie, u innych zombiaków nie ma nic. Kosa. Dobra. No i co, nadal czekamy, nie? Mamy deszcz ognia właśnie. Musimy sobie go wytestować, nie, na przykład w zamku. W zewnętrznym pierścieniu. I zobaczymy, jak wygląda... atak na zombiaków z tego deszczu. Czy jakieś zginą, czy nie? Czy może tak jak ostatnio wspominałem, same zwykłe zombiaki poumierają, albo te kopacze maksymalnie cienie, a strażnicy i wojownicy zostaną ci najlepsi? Czy jednak w ogóle może żadnych nie tak za bardzo nie zabijemy, tylko poobijamy? Ciekawe. No jest w ogóle zombie mag. Widzicie to? No chodź! Kurde, szkoda, że się na mnie skupił, bo on tego maga chciał dojechać. Albo... wojownika. Okej, wojownik się... Aha, na mnie się skupił. Zabił go. O kurde. Dobra, go trafia. Nie, nadal chyba nie mamy hitów jeszcze wojownika. Trochę zaryzykowałem, bo tutaj nam trochę HP zabrał tym jednym hitem. Nie wiem, czy na 2 hity bym nie był, ale... Dobra. On mu nic nie zabiera HP przecież. Panowie muszą tu wkroczyć do akcji z mieczem. Bo tutaj za bardzo... nic nie zrobimy. No, idziecie, czy co? Halo? Faktycznie, trzeba mieć tu cierpliwość tym zadaniem, bo ktoś tam pisał na ten temat. I trzeba być cierpliwym. Znaczy to chyba szczególnie o to, że mogą się zadania bardziej bugować, ale... Aha. Gra chyba oszalała, że takiego zombiaka nam tu daje. Aha, jeszcze tutaj są. Colin nie jest nieśmiertelny? A, roznosiciel choroby jeszcze, grubas, aha, no to powodzenia. Przecież oni, dobra, biją coś go tam jednak czasami. Ale, no nie, no Colina mi zabiją zaraz. Nie Colina, kurde. No, faktycznie, buguje się to trochę. Aha, ten zombiak się na mnie bardzo skupił i... Te trzy pozostałe zombiaki się na Colinie skupiły, który zaraz chyba... sobie umrze, tak mi się wydaje. Szybko tego wojownika by dojechali. Chociaż jednego już tam jakiegoś... Chciałbym odciągać je, ale sami widzicie jak to działa. Są ciągle na nich skupione. Czekajcie, nie wiem, może zrobię zapis jakiś dodatkowy, bo... Nie wiem, czy Colin... No nie chciałbym, żeby zginął. Tak, jeszcze w Colina mi. Akurat na niego mi nakierowało z automatu, pozdrawiam. Dobra, został gruby chyba. Gruby i zarazem twardy. Widzieliście? Ostatni cios. Co się dzieje? Dostaliśmy wpis bestiariusza. No nic. Jest godzina 3:43. No trochę minęło w sumie czasu. Więc może faktycznie jednak do rana będziemy musieli tutaj. No te zombiaki, no sami widzieliście, że trochę nam czasu zajęły, co nie? No kolejne. Zwykłe łowcy. O nie, to są sprinterzy. No właśnie. Sprintujące zombie. Panowie, pomóżcie. Te głupki są takie, że... Szkoda gadać. Jeszcze jeden, halo. Dlaczego? Kurde. Prawie jeszcze... Co to jest? Kurde, nie spodziewałem się. Nie zdążyłem dokończyć zdania nawet. Prawie jeszcze bym tamtego łowca dobił, ale... Cerbery w sumie? Jakoś tam bijemy. Dlaczego mnie obudziłeś? Nie jest tak źle. W sumie. No mamy dużą pomoc, no. Wiadomo, to się liczy najbardziej. Dobra, już mi się powoli zaczyna robić 4:45, już jasno. Możliwe, że ten czas przeskakuje po danej fali, powiedzmy, bo dość szybko to mija. Nie wiem, gdzieś o 6, 7 może przyjdzie, nie? Ale już się jasno w sumie robi. Także... Nie wiem, czy będą jeszcze jakieś fale, czy nie. Ale no nawet dość ciekawie wychodzi, nie? W tym odcinku. Z tym zadaniem, to znaczy bardziej. Myślę, że będzie gorzej, ale jednak w sumie szybko dość poszło. Także chyba już... No nie powinno być żadnej fali. Więc wystarczy raczej, że poczekamy. 4:55, chociaż może o 5:00. Coś się tam jeszcze może pojawi? Zobaczymy. Najchętniej, najfajniej by było, jakby o 5:00 przyszedł już, nie? Idzie chyba. Tak, idzie. Mhm. Dobra, jednak jest jakaś fala jeszcze. Tak, i przeskakuje czas, no faktycznie, przeskakuje czas. Czas sobie postrzelać. Jakby przy pojawionej fali to w sumie wyglądało tak, że... Rozpruwacz? O kurde, rozpruwacza to ja jeszcze nie widziałem. Chyba. Halo, panowie. Chociaż może były jeszcze gdzieś, ale... Mogę tylko za... Dobra, lecam już tutaj. Chciałbym no tutaj tych wszystkich strażników, żeby to jak najszybciej zrobili, nie? Ja sobie to mięsko zbieram. Dobra, no i wojownik mi chyba został. Ten najtwardszy. O, jeszcze się Fabian wyrwał z chatki, to może szybko im pójdzie. No niektórzy chyba to nawet tak samo hitów nie mają jak i my. Dobra, ale to twarde jest, nie? Zobaczcie, jacy są bardzo twardzi ci wojownicy, że oni nawet mają problem. No, sądząc po tych ciałach miałeś sporo roboty. Nawet nie wiesz ile. Dobrze, że miałem kogoś do pomocy. Świetnie się spisałeś. Proszę. Oto obiecano nagroda. To ostatnie mikstury, jakie mam. Dzięki, napoje zawsze się przydadzą. No niby fajnie, chociaż liczyłem na coś lepszego. Te napoje to tak naprawdę mogłyby się bardziej jemu przydać, a to są pewnie napoje jakieś tam na życie, nie? A i w sumie można by było wypić te, co HP nam dają na stałe, co nie? Przecież no to oczywiście będzie zawsze lepiej. 40 HP mi teraz padło, także no wiadomo. Na manę też weźmy może. Siłę 1 to nie wiem, czy to w ogóle sens jest. Zręczność, nie wiem. Dobra, elegancko. Idziemy do Fabiana i będzie raczej to wszystko zrobione. Stanąłem dziś na warcie. Dobrze się spisałeś, jednak jeszcze nie mogę wręczyć. No chyba oszalałeś, gościu. Czemu? Przypomniałem sobie, że Gomez jakiś czas temu nalegał, abym sprawdził tę chatę rybacką za jeziorem. Liczy pewnie, że rybacy pozostawili jakieś skrzynie z rybami albo czymś innym. W sumie może tak być, trzeba to sprawdzić. Udaj się tam z Hectorem, widzę, że się polubiliście. Będziesz sobie tak teraz coś przypominać? Ja też wykonuję swoją robotę. Rozumiesz, co do ciebie mówię? Myślisz, że my tu nie mamy ciężko? Co rusz atakują nas zombie, żarcia nie ma prawie wcale. Gomez już dawno powinien nas stąd wyciągnąć, a nie przysłać gościa, który widzi tylko czubek swojego nosa. Czekam tylko, aż zaatakuje nas większa grupa zombie. Może wtedy będę miał już z tym wszystkim spokój. Obiecuję ci, że wyciągnę was wszystkich z tego piekła. Obiecuję. No kurde, nasza postać, co pod koniec powiedziała. Obiecuję, obiecuję, że wyciągnę was wszystkich z tego piekła. Dzięki za wartę. Nie, to ja dziękuję. Gdyby nie ty, mogło być nieciekawie. Mogłoby być nieciekawie. No tak, no bez tych tutaj pomocy strażników, no to byłaby lipa. Czeka nas mała wycieczka. Jaka wycieczka? Fabian kazał nam sprawdzić tę chatę rybacką za jeziorem. Liczy, że znajdziemy tam jakieś ryby pozostawione przez rybaków. W takim razie warto to sprawdzić. Chyba umiesz pływać. Jasne. Dobra, na szczęście będziemy mogli tam sobie popłynąć, bo już kurde po prostu pomyślałem, że będziemy musieli koło zrobić, to bym nie wiem. A ty co? No idziesz? Ty co? No faktycznie, no jest tutaj trochę pobugowane to. Niestety. Dobra, może wiecie co, może to się nam... Nie umarły krwiopijca na... Jeden strzał. Może to się nam zaliczy, jak sami to zrobimy, bo sami widzicie, no co tutaj się dzieje. Nie możemy go jakby ze sobą wziąć, bo no, zlagował się, czy nie wiem co tam zrobił, ale staramy się oczywiście zrobić to tak. Nie wiem co to za białe zombie. No jakiś tam, widzicie w środku w tej grupie? Jakiś kurde inny chyba nowy. Chyba jeszcze takiego nie widzieliśmy. Wygląda na jakiegoś szefa. Kosz z rybami. Kosz z rybami, dobra. Dwa kosze. Jeszcze coś? Niby nic. Chyba nas zombiak jakiś zauważył, ale dobra. Dwa kosze z rybami. Powiem wam, że lepiej by to wyglądało, jakbyśmy na przykład dostawali wpis, jeżeli byśmy odpowiednią ilość już wzięli, na przykład no... Jeżeli jest zadanie takie, że musimy dwa kosze wziąć, a nie jest to w sumie napisane, to byśmy powinni... To byśmy mogli w sumie dostawać taki wpis. Mam już wszystkie kosze, idziemy wrócić, nie? Bo nie wiadomo, czy faktycznie mamy wszystko na przykład zebrane, chociaż no niby tam w chacie tylko mieliśmy sprawdzić. Czekajcie, może do Hectora? No zajebiście, no zbugowane, no i tyle, no co by tu można jeszcze powiedzieć, no chyba nic. Aha, no zajebiście. No i co ja mam teraz zrobić w takim razie, jeżeli Hector, no dobra, może zapiszę, wczytam, nie wiem. Bo widzę, że tutaj trochę będziemy chyba mieli czas marnowany. No nie no, on to nie idzie, no po prostu no nie idzie. Mam tam save'a po drugiej stronie, aha, to chyba nawet nadpisałem jak byłem w tej chacie. Szkoda. No i co? Miało być to w chacie, nie? Nie wiem, no okolice jeszcze będziemy musieli faktycznie sprawdzić chyba i kosz jakiś jeszcze jeden. Czy tam ile, nie wiem, tych koszy znaleźć, bo widzę, że nieźle. Może i to i dobrze, że z Hektorem tutaj nie płyniemy, bo zaraz by się może rzucał na te zombiaki czy coś, nie wiem. Tak strzelam. A może ja jestem ślepy i nie zauważyłem kosza jakiegoś? Nie, no nie ma tu nic. Może tutaj jakoś obok? Tutaj też nic nie ma. No wiecie, niby jest ta chata jeszcze. Tylko że ona bardziej tak, no... Sami widzicie. Utonęła, nie? Także nie wiem, czy my tutaj znajdziemy cokolwiek. No właśnie. A tutaj też chyba nic. Chociaż tu coś widzę. A nie, dobra. No nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Może jeszcze tutaj w okolicy troszkę za chatą może sprawdzimy. Nie ma. Na tym moście może. Też nie ma, boję się, że... O kurde. Terbery, no nie zauważyłem ich. Boję się, że z Hektorem trzeba pogadać, tylko że on się zepsuł. No i sami widzicie. No nie no, tu nie ma nic. Tylko że on się może zepsuł po prostu, no nie możemy z nim pogadać ani nic. Nie wiem. Bardzo słabo wyszło. Jeszcze się chyba na domiar tego zbugowałem. Nie. Chyba nie. Dobra, wiecie co? Idziemy stąd. Idziemy stąd i nie wiem. Kurde, jeżeli zapis, wczytanie nie działa, reset gry może pomoże, może, ale nie wiem. Najwyżej może jeszcze raz sobie to zadanie odpalę, mam nadzieję, że mam save'a, chociaż chyba, kurde, zapisałem tak, że... Trochę jest lipa z tym save'em. Kurde, no tak dobrze to szło wszystko. No nie no, tu nic nie ma. Kosz z rybami, no mamy. W EQ. Poczekajcie, wiecie co? No chyba, że ominąłem jakiś tam jeszcze kosz, ale nie widziałem tam żadnego. Sami widzieliście, że sprawdzałem, nie? Ześpijmy się na przykład do południa. Ta muzyka to się w ogóle... No zajebiście, ona teraz będzie trwała ciągle, jakby była walka, nie? Ja pierdzielę, po prostu. Okej, Hektora nie ma, czyli on... Widocznie musiał się przenieść w tamte miejsce. To chyba nawet i dobrze. I to chyba nawet i dobrze, bo wtedy będzie coś tam, myślę, że odpalone. W sensie skrypt jakiś, czy coś się naprawi, poprawi. Czy coś tam, nie wiem. To mam nadzieję, że... Aha, jest on, dobra. No i widzicie, on z tam całą ekipą będzie tu walczył. No przecież my stąd nie wyjdziemy dzisiaj. Ja pierdzielę. Co to w ogóle za zombie jest? Taki biały. Oślepiający zombie? Aha, i on nie jest nieśmiertelny? Przecież my tego nie zrobimy. Sobie chyba tutaj żartują. Ja pierdzielę. Nie mam pytań do tego zadania, naprawdę, nie mam pytań, przecież on zaraz zginie. O, piękna gierka, piękna. Kto, testował to ktoś w ogóle? Zdenerwowałem się, testował to ktoś? Ja pierdzielę. Tu jedyny wybór to widzę taki, że pozbyć się tych zombie. Chociaż kurde, wiecie co, no mamy niby ten deszcz ognia. Deszczem ognia może spróbować, no bo sami widzicie, co to w ogóle jest, no ktoś to testował. Czy ja mam tu po prostu może przyjść za 30 poziomów, żeby być po prostu tak silny, żeby zdążyć te zombiaki wszystkie zabić. Nie wiem, na co teraz biegną te zombiaki. A nie, nie biegną chyba. Koszmary 15, dobra, nie wiem. No mało. To znaczy, jedyny jest wybór taki, że sobie te zombiaki powybijam. Dobra, chyba jednak szkoda tego deszczu. Wiecie co? Dokończymy sobie tego questa w następnym odcinku i zrobimy tak. Ja postaram się poza odcinkiem powybijać je jakoś pojedynczo, czy tam podwójnie, czy coś, ja tam z tej chaty może będę korzystał. Bo jak ja mam to robić teraz tutaj, to zajmie mi to nie wiem ile czasu i szkoda mojego i waszego czasu, żeby to właśnie teraz robić. No i dokończymy sobie to w następnym, także trzymajcie się, do kolejnego, cześć.